W roku 1900, nie, w 2010 podczas Mundialu w Republice Południowej Afryki Michał Listkiewicz występował w roli, były prezes PZPN-u, występował w roli obserwatora FIFA. I przed meczem Argentyna-Meksyk poszedł do szatni argentyńskiej, żeby przywitać się z trenerem Argentyńczyka, którym wtedy był Diego Maradona. No i Maradona albo go poznał, albo go nie poznał, w każdym razie zrobił dobrą minę. Wyściskał się z prezesem, no i mówi, to musi być jakaś pamiątka dla pana prezesa. I mówi, zwrócił się do tego człowieka od sprzętu, kitmana, i mówi, una camiseta para señor presidente. No więc człowiek szybciutko poleciał, wyjął koszulkę argentyńską, dał Maradonie i Maradona tę koszulkę podpisał. Napisał Diego i numer 10, swój numer charakterystyczny. No ale to nie wszystko. Rozejrzał się po szatni, zobaczył, że tam gdzieś w kącie taki mały piłkarzek gdzieś tam zawiązuje buty i mówi, Chico, chodź, ty też podpisz. Mały przyszedł i podpisał z drugiej strony. I to był Leo Messi.